Kartoflanka. Składniki w opisie. Boczek chudy w kostkę, cebulka w kostkę, seler w paski lub słupki, jak kto woli to nazywać. Do tego marchewka w pół talarki lub w pół krążki. Pietruszka też w pół krążki. Kroję. Por pójdzie w talarki, czyli w krążki. Tutaj był jeszcze czosnek. Czosnek będzie pokrojony tak samo w plasterki. Ziemniaki też w takie grubsze plasterki. Ja używam tych ziemniaków mini. Nie wystarczy tylko umyć i tak naprawdę są gotowe do krojenia. Do tego zieleninka. Natka. No tego nie może zabraknąć. Ja bardzo lubię. I teraz tak. Rozgrzany garnek na spód, nasz boczek. Chudy. Możecie użyć bardziej tłustego. Ja wolę chudy. On się już lekko tak przypalił. Do tego cebulka też na moment, żeby się tylko przypaliła. Leciutko. Do tego pójdą teraz warzywa jeszcze. Też, żeby się podsmażyły. Chwilkę. Nie za długo. Momencik. I do tego wszystkiego będzie odrobina soli. Już teraz tak na początek, ale nie za dużo. Pamiętajcie, że boczek może być słony. Do tego sól, pieprz. I zostawiam na moment. Zalewam 2 litry wody. Dokładam do tego moje ziemniaki. Zalewam jeszcze 2 litrami wody i przykrywam. Jak się już zaczęło prawie gotować, dodaję pieprz, resztę, która została, jeszcze odrobinę soli, garść majeranku i przykrywam, żeby się zagotowało. Jak już się zagotowało i ziemniaki są gotowe, miękkie, dodaję resztę majeranku, jeszcze odrobinę soli, oczywiście najpierw trzeba to spróbować, i moją natkę, zieleninkę, żeby była w tej zupie, bo ja lubię. I tak właśnie wygląda moja kartoflanka. Smacznego. Składniki macie tutaj. Pozdrawiam.